Kim jest osoba niepełnosprawna? Właściwie można powiedzieć, że każdy z nas jest w jakimś stopniu niepełnosprawny, jeśli nie ma odpowiedniego nastawienia psychicznego, bo cały sekret tkwi właśnie w psychice. Jest ze mną niezwykły gość, Jan Mela, zdobywca dwóch biegunów, który pokonał wszystkie bariery właśnie chyba ze względu na to, że potrafił niezwykle pokonać swoje własne demony, bo to chyba od tego się zaczyna, żeby uwierzyć na nowo w siebie, w swoją siłę. Jak to jest, żeby tak mocno się zmobilizować? Myślę, że to było dla ciebie najtrudniejsze. Powiedz, jak to zrobiłeś? Przede wszystkim dzięki spotkanym ludziom. To tak jak ładnie powiedziałaś, każdy z nas ma coś, co mu utrudnia. Jak to ktoś ładnie powiedział, ja niestety nie mam pamięci do nazwisk, ale pewien człowiek powiedział, że jedyną prawdziwą niepełnosprawnością jest złe nastawienie. Cała reszta to są jakieś tam okoliczności losu, nie? Ktoś chodzi szybciej, ktoś wolniej, ktoś ma bardziej myślenie kreatywne, a ktoś nie. A ktoś ma dwie ręce, ktoś ma jedną, ktoś ma zero. Więc ja nie podchodzę, staram się nie podchodzić do niepełnosprawności jako do czegoś, co miałoby nas wykluczać z jakiejś aktywności życiowej, czy to sportu, pracy, miłości, no, czegokolwiek, żeby żyć na maksa. Ale to oczywiście mogę mówić teraz, 21 lat po wypadku, bo tyle minęło tego czasu, i na tej swojej drodze spotkałem mnóstwo ludzi, którzy pomimo przeróżnych trudności, czasem niepełnosprawności, można powiedzieć poważniejszych, trudniejszych niż moja, żyją aktywnie, żyją na maksa i oni mnie zainspirowali do tego, żeby zamiast siedzieć i narzekać, to też działać aktywnie. Ale no właśnie kluczem są ci ludzie w odpowiednich momentach naszego życia, na których trzeba trafić, żeby właśnie szukać w sobie możliwości. Znaczy myślę, że tacy ludzie to na pewno jest motywacja, ale do niej trzeba zmusić się też samemu, bo nie wierzę, że było to tak, że spotkałeś tych dobrych, motywujących cię ludzi i od razu byłeś gotowy na to, żeby uwierzyć w siebie. Myślę, że musiało ci to naprawdę dużo kosztować. Więc jak to zrobić? Co byś poradził osobom, które mogą się znaleźć na początku drogi takiej, na jakiej ty byłeś te 20 lat temu? No myślę, że na początku podstawą jest to, żeby gdzieś w swoim otoczeniu spotkać takich ludzi, którzy są w trochę podobnej sytuacji, bo to, co ja pamiętam z tego czasu po wypadku, to czego mi i mojej rodzinie najbardziej zabrakło, to jakiegoś żywego przykładu. Tego, żeby ktoś przyszedł i to niekoniecznie psycholog z całym szacunkiem dla psychologii, czy ktoś inny, kto powie, nie martw się, wszystko będzie w porządku, właściwie nic się strasznego nie stało, bo ja sobie zawsze wtedy myślałem, no dobrze, ale ty masz dwie ręce, dwie nogi, więc co wiesz o moim problemie, o mojej sytuacji, jak możesz wejść w moje buty. Zabrakło mi wtedy kogoś, kto przyszedłby w podobnej właśnie sytuacji do mojej i pokazał mi faktycznie swoim przykładem, że można. Kiedy na takich ludzi trafiłem, to bardzo mi pomogło, dlatego polecam, żeby właśnie w swoim otoczeniu poszukać może organizacji pozarządowej, fundacji, stowarzyszenia, które zrzesza ludzi z podobnymi trudnościami, bo to na początku bardzo pomaga. Ja na co dzień staram się jakby nie żyć w jakiejś takiej enklawie i jakimś zamknięciu ludzi, nie wiem, z podobnymi sytuacjami, bo uważam, że po prostu warto żyć aktywnie w takim świecie, jaki jest, a ten świat jest pokręcony, ale zawsze na start przydatny jest właśnie przykład kogoś w podobnej sytuacji. No właśnie, bo jesteś tutaj też po to, żeby motywować takich ludzi, bo u nas rozpoczęły się dni osób niepełnosprawnych, święto jakby zdrowia psychicznego, to wszystko się nakłada i ty tu jesteś po to, żeby zmotywować. Ale powiedz mi jeszcze, jak to jest z tym, że czy wy osoby, które mają jakąkolwiek niepełnosprawność, bardziej widoczną niż inni, lubicie, jak wam się pomaga, czy lubicie być traktowani zupełnie zwyczajnie? Bo to często budzi różne kontrowersje, więc żebyśmy my, osoby, które akurat mamy więcej sprawności fizycznej, wiedziały, jak was nie urazić. No właśnie podstawą jest to, żeby wszystkich ludzi, w ogóle niezależnie od, nie wiem, zdrowia, nie wiem, religii, orientacji seksualnej, wieku, płci, traktować na równi, to znaczy ani gorzej, ani lepiej. I to, co mi, tak szukam jakiegoś elokwentnego słowa, ale no spędzało sens powiek, to kiedy ludzie traktowali mnie trochę po macoszemu, kiedy patrzyli i widać było, o, chłopaczek bez ręki, nogi, to trzeba mu pomóc w tym, w tamtym. I to było dla mnie no wręcz takie uwłaszczenie,
przytłaczające, bo uważam, że zupełnie czym innym jest wspieranie osób w takiej sytuacji, w jakiej są, a zupełnie czym innym wyręczanie. My niestety bardzo często mylimy jedno z drugim, wychodząc z takiego założenia, że no, jak człowiek jest niewidomy, no to trzeba mu nalać kawki, jeszcze tę kawkę w niego wlać, bo przecież na rozlewo, no jakżeby inaczej. Jak ktoś nie ma nogi, to najlepiej go wszędzie nosić. Nie powiem, są takie momenty, że miło było, żeby ktoś mnie ponosił na barana, ale raczej nie ma takiej możliwości. I właśnie uczę się tego, żeby, no właśnie, żeby traktować samego siebie na równi, tego wymagać od innych. I to jest bardzo ważne, bo uważam, że zawsze traktowanie ludzi przez pryzmat litości jest takim traktowaniem z góry, jest czymś, co wartościuje na ludzi lepszych i gorszych, a niepełnosprawny absolutnie nie oznacza gorszy. To powiedz mi jeszcze, bo zacząłeś od no, z grubej rury, że tak powiem, czyli dwa bieguny już masz. Wybrałeś sobie akurat taką dziedzinę, czyli zdobywanie szczytów, zdobywanie niezwykłych miejsc. Jakie są kolejne plany i dlaczego akurat wybrałeś to? Bo często ludzie idą w sport, w sukcesy związane z rozgrywkami, na przykład jakimiś koszykarskimi, no, sportowymi, stricte takimi związanymi z konkretnym sportem, a ty masz wyczynowość zupełnie inną. Dlaczego taki wybór? Ja powiem tak, bardzo wiele rzeczy w moim życiu bardziej przyszło do mnie, niż ja po nie sięgnąłem. To znaczy, znowu wracam tak jak w kółko do tego samego, czyli do tych spotkanych ludzi. Ja trafiłem na takich, a nie innych ludzi, na podróżników, którzy właściwie postawili przede mną, pomogli mi wyznaczyć jakiś cel, którym akurat w tym momencie był biegun północny, później południowy. Później było w moim życiu kilka takich przedsięwzięć właśnie bardziej wspinaczkowych, sportowych, Kilimandżaro, Elbrus, Góra El Capitan, maraton, triatlon, parę takich rzeczy, które w tamtym momencie życia były mi potrzebne do tego, żeby chyba na początku przede wszystkim sobie, a również innym dookoła, pełnosprawnym, osobom z niepełnosprawnościami, pokazać właśnie, że ta niepełnosprawność nie musi oznaczać końca aktywnego życia, ale no zawsze dla mnie takie hasła, które czasami słyszałem, że tego się nie da, to jest nie dla ciebie, niepełnosprawny nie da sobie rady, to były hasła, z którymi ja nie dyskutowałem, tylko zawsze wychodziłem z takiego założenia, okej, potrzymaj mi kawkę, a ja ci pokażę, nie, na co mnie stać. Nie po to, żeby pokazywać innym niepełnosprawnym, hej, wszyscy chodźmy na bieguny, tylko hej, wszyscy wyznaczajmy sobie jakieś bieguny, dla każdego to będzie co innego, dla kogoś, nie wiem, zawody sportowe, dla kogoś miejsce na podium danych wymarzonych zawodów, a dla kogoś jeszcze innego to będzie zwykłe wyjście z domu na kawkę ze znajomymi, do pracy, na uczelnię, wyjście w przestrzeń publiczną. I bardzo często to są właśnie takie małe Everesty, które dla kogoś mogą oznaczać całkowitą zmianę perspektywy, więc angażowałem się w takie projekty, które miały właśnie trochę pokazywać, odczarowywać obrazek osoby niepełnosprawnej jako takiej biednej i całkowicie zależnej od innych, tylko kogoś, kto właśnie może sięgać po najwyższe szczyty, które sobie wymarzy. Po tym wszystkim, co powiedziałeś, mogę cię spytać o to, żeby też inni wiedzieli, bo niektórym się wydaje, że założenie protezy na nogę, to jest mam protezę i sobie idę. To nie jest też takie proste. Powiedz, z czym było najtrudniej, bo teraz po prostu już śmigasz, to nie jest dla ciebie żaden problem, ale to też trzeba się tego nauczyć. Czy tutaj też może być taki element, w którym warto powiedzieć osobom, przed którymi jest proteza, żeby się nie poddawały, bo będzie dobrze? Jasne, że tak. Ja przez 11 czy 12 lat prowadziłem fundację pomagającą osobom niepełnosprawnym. Bardzo często, kiedy trafia do nas ktoś, na przykład po wypadku, ktoś, kto stracił rękę czy nogę, to bardzo często takie podstawowe, kardynalne pytanie, które padało, było takim pytaniem, okej, nie mam nogi, jaką protezę mi polecicie albo pomożecie jakoś załatwić, żeby moje życie wróciło do tego stanu, jaki był przed wypadkiem. I niestety zawsze odpowiedzią było to, że nie ma takiego sprzętu, nie ma takich protez. Owszem, są protezy, na których można żyć absolutnie aktywnie, może nawet aktywniej niż żyłeś czy żyłaś przed wypadkiem, ale trzeba pamiętać, że każda traumatyczna sytuacja, traumatyczne doświadczenie, a wypadek na pewno takim jest, jest czymś, co zmienia nas wewnętrznie. Musimy się nauczyć trochę życia na nowo, ale tu no, znowu do tego samego się odwołuję. Warto poszukać
swoim otoczeniu osób, które na przykład właśnie z protezami funkcjonują aktywnie i się okazuje, że takie osoby gdzieś w tej przestrzeni bliższej lub dalszej są i pokazują, że nawet jeżeli jesteśmy na początku tej drogi, która jak każda ważna droga jest długa i trudna, to gdzieś tam ten cel się znajduje. Ja pamiętam, mówisz właśnie, że dzisiaj hasam sobie normalnie. Faktycznie jest tak, że zakładam nogę, nóżkę, jak to mówi moja córa, na nogę i trochę potem zapominam, nie, czasem, która jest żywa, która metalowa. Ale nie zawsze tak było. Początki to był trudny czas nauki chodzenia, która przypominała trochę może chodzenie na szczudłach. 15-20 minut dziennie, po 2 tygodniach już trochę dłużej. Tak z czasem to nabierało tempa, ale ważne jest to, żeby w tych pierwszych chwilach się nie zrażać, tylko inspirować tymi ludźmi. No masz w sobie tyle optymizmu, że niejednym pozornie pełnosprawnym ludziom tego brakuje, więc na pewno życzymy Państwu, wszystkim Państwu, tyle optymizmu, ile się tylko da i wiary w to, że to my kreujemy marzenia i tylko my się ograniczamy lub nie. Więc zero ograniczeń, idźmy do przodu, tego życzymy, prawda? I dobrą kawkę, to wszystko moje dzisiejsze nastawienie wynika z dobrej kawki wypitej z pięknej filiżanki u pana prezydenta Opola. Pozdrawiamy, dziękujemy.